cała Polska się was wstydzi! 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 Na ziole! Paweł Kasprzak, codzienny komentarz dnia dla obywateli News. Dobry wieczór i dzień dobry. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 2 listopada 2020 roku, dzień zaduszny. No i w tym dniu, jak zresztą w każdym innym, ten komentarz wypada zacząć od informacji z frontu walki z koronawirusem, o ile ktokolwiek taką walkę w Polsce prowadzi. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, 15 578 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowanych w ciągu ostatniej doby. I to jest oczywiście mniej niż w ostatnich dniach bezpośrednio poprzedzających dzień dzisiejszy, no ale też wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że te dane układają się w takie cykle tygodniowe i te dzisiejsze dotyczą oczywiście informacji z niedzieli, kiedy no niewielu z nas udawało się do lekarza, nawet wtedy, kiedy rozpoznawaliśmy niepokojące objawy. Lekarze rzadziej kierowali na testy. Część laboratoriów, które te testy wykonuje, była w niedzielę zamknięta. Na te dane trzeba poczekać jeszcze co najmniej do jutra i wtedy pewnie zobaczymy nieco bardziej prawdziwy obraz sytuacji. Natomiast już dzisiaj wiemy, że w szpitalach przebywa 17 223 pacjentów, z których 1453 osoby wymagają podłączenia do respiratora. I wiemy również, że dla ogromnej większości z tych ludzi to jest wiadomość tragiczna. Możemy się spodziewać w najbliższych dniach rozwoju tej sytuacji i ten rozwój być może będzie miał przełomowe znaczenie. W tym sensie, że no cóż, być może w najbliższych dniach, wiele na to wskazuje, będziemy wszyscy bombardowani apokaliptycznymi obrazami przepełnionych i niewydolnych polskich szpitali, i będziemy się po prostu bali o własne życie i zdrowie, nie wspominając już o ekonomicznych skutkach pandemii i walki z nią, które no, większość z nas boleśnie odczuje. Tymczasem jednak jeszcze dzisiaj naszą uwagę wiąże to, co ją wiąże już od ładnych paru dni. Mówię oczywiście o proteście kobiet przeciwko próbie zakazu aborcji. No i dzisiaj tym komentowanym najbardziej wydarzeniem jest wczorajsza konferencja prasowa Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i tej Rady Konsultacyjnej, która została wczoraj powołana. Z góry mówię, że te komentarze, które rozbrzmiewają dzisiaj, są w większości przypadków krytyczne, czy też naznaczone no, sporym i wyczuwalnym rozczarowaniem. I o tym też wypada będzie parę słów powiedzieć. Czuję się tu oczywiście niezręcznie w roli komentatora, ponieważ do tej Rady Konsultacyjnej zostałem zaproszony. Jestem jej uczestnikiem i należy od razu powiedzieć, że z całą pewnością jednym z mniej znaczących czy ważnych uczestników, ponieważ no cóż, faktów ukryć się nie da. Jestem samcem, w dodatku 60-letnim, więc no moje opinie w tej sprawie mają z całą pewnością mniejsze znaczenie i są mniej stosowne niż opinie kobiet aktywnie uczestniczących w obronie swoich własnych zagrożonych praw. Niemniej jednak
i ten komentarz spróbuję Państwu dać. Zapraszam. No i może jednak zanim zaczniemy recenzować działania ogólnopolskiego strajku kobiet oraz tej rady konsultacyjnej, którą OSK powołał wczoraj, spróbujmy się zająć precyzyjną definicją sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, 2 listopada 2020 roku, w Dzień Zaduszny. Gdzie jesteśmy teraz, co da się w tej sytuacji zrobić, co zrobić powinniśmy, co jest możliwe, a co wydaje się dzisiaj niemożliwe. To rozpoznanie zacząłbym od wyliczenia osiągnięć, które mamy już za sobą i podkreślenia tego ogromnego sprawstwa, które stało się udziałem nas wszystkich uczestniczących w tym proteście, w tej liczbie, tej ogromnej liczby młodych bardzo ludzi, dla których te doświadczenia uczestnictwa w proteście przeciw legalnej wciąż albo za taką uchodzącej władzy w Polsce są pierwszymi tego rodzaju doświadczeniami w życiu. Otóż to poczucie sprawstwa my powinniśmy mieć ogromne. No, zacznijmy od rzeczy takiej dosyć spektakularnej, choć być może nie najważniejszej. Mam na myśli tę wolność, którą sobie wydeptaliśmy na ulicach polskich miast. Bo przypomnę, od czego te protesty się zaczęły. Tego czwartku, kiedy pani magister Przyłębska oświadczyła, co oświadczyła, odbył się pierwszy taki protest, no nie tylko w Warszawie, ale no, ten jest mnie przynajmniej najbardziej znany. No, jemu towarzyszyła bardzo stanowcza, jak to mówią, brutalna mówiąc, po prostu reakcja policji, która tymi swoimi szczekaczkami zagłuszała wszystkie wypowiedzi uczestniczek i organizatorek tej akcji protestacyjnej, która zamknęła wszystkie uczestniczki i uczestników w tym policyjnym kotle, który dobrze znamy też z odleglejszej nieco przeszłości, natomiast no, wyjątkowo brutalnie postąpiła wobec tych ludzi, którzy stali bez ruchu, bądź wręcz siedzieli na asfalcie i zostali zagazowani przez polską państwową policję. Sporą część z tych ludzi zatrzymano po to, by przez całą noc trzymać ich w aresztach. No jakże inna była atmosfera tego ostatniego piątku, Wielkiego Piątku, 30 października, kiedy miasto było nasze. Kiedy chodziliśmy po tych ulicach bez żadnej kontrakcji ze strony policji. Policja w Warszawie na przykład, o ile mi wiadomo, interweniowała no, wyłącznie wobec tych napastliwych, nazioli całkiem po prostu, którzy próbowali fizycznie atakować uczestników demonstracyjnego protestu. Policja torowała nam ruch, oczywiście nie wszędzie, no bo w końcu willę Kaczyńskiego zablokowała bardzo skutecznie, no ale jakże inna była to atmosfera w stosunku do tego, co widzieliśmy, kiedy ten protest się rodził. I trzeba powiedzieć, że to jest ta wolność, wolność zgromadzeń, którą mimo wciąż obowiązującego tego samego zakazu demonstracji, który egzekwowano tak brutalnie w dniu ogłoszenia oświadczenia pani magister Przyłębskiej, tę wolność my sobie wzięliśmy, bojkotując pisowskie zakazy, ignorując, okazując nieposłuszeństwo poleceniom policji. Tę wolność zgromadzeń uzyskaliśmy sobie efektywnie. Wydeptaliśmy ją my, polscy obywatele, konsekwentnie uczestnicząc w rosnących z dnia na dzień demonstracjach. Ta wolność jest nasza i niełatwo nam ją będzie odebrać, choć oczywiście próby będą trwały i już się rozpoczęły. Ale jest jeszcze inny wielki sukces tego samego ruchu protestu, który jest no, z wielu powodów prawie na pewno ważniejszy niż sama ta tylko atmosfera wolności na ulicach polskich miast. Mam na myśli te dane o sondażach i badaniach opinii publicznej, które ostatnio wykonano i których kilka publikowały polskie media. One wszystkie są jednobrzmiące. Ogromna większość Polaków uznaje cele tego protestu, w którym wszyscy uczestniczymy, za słuszne.
ogromna większość Polaków opowiada się dosyć zdecydowanie za liberalizacją prawa o aborcji w Polsce. Jeszcze większa liczba Polaków sprzeciwia się bardzo stanowczo tym próbom całkowitego zakazu aborcji, z którymi mamy do czynienia. I ten sprzeciw wobec prób zakazu kojarzy się wreszcie w Polsce z krytyczną oceną postępowania polskich władz. Również większość Polaków ocenia za skandaliczne i naganne te posunięcia pani magister Przyłębskiej i stojącej za nią władzy Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, te same dane dotyczą oczywiście również tych, którzy jeszcze niedawno głosowali na PiS, na Andrzeja Dudę, którzy generalnie stanowili to społeczne zaplecze obecnej władzy. Oni co najmniej w połowie krytycznie oceniają posunięcia Prawa i Sprawiedliwości i oni w ogromnej większości, nie tak wielkiej jak ci wyborcy opozycyjni, ale również w większości sprzeciwiają się próbom całkowitego zakazu aborcji. To jest ogromny kapitał, ogromny potencjał, ponieważ ten protest i ta sytuacja nim wywołana, jak nic innego w Polsce, pokazuje całkowitą delegitymizację obecnej władzy. Ponieważ do tej pory było tak, że ta delegitymizacja była czytelna i oczywista dla ludzi takich jak na przykład ja. Ogromna większość Polaków w kolejnych wyborach, w tym dwuletnim maratonie wyborczym, który dopiero co się przecież w Polsce skończył, popierała tę władzę, głosując na nią w kolejnych wyborach. Należy założyć, że w pełnej świadomości tego, co ta władza wyprawiała z polską konstytucją, a zadowolona była większość polskich obywateli z tego, że ta władza ustanawia siebie ponad prawem po to, żeby realizować tę wolę ludu, którą przepisy prawa być może krępują. Ten ostatni pozór legitymacji wyrażający się w tym społecznym poparciu dla tej władzy właśnie runął na naszych oczach. Wszyscy już w Polsce widzą, z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości włącznie, że ta władza nie reprezentuje żadnej większości polskiego społeczeństwa, żadnego polskiego narodu, że ona reprezentuje wyłącznie siebie i wyłącznie jakieś swoje własne cele polityczne realizuje. To również jest dorobkiem tego ruchu protestu, w którym wszyscy uczestniczymy i w którym uczestniczą ci wszyscy młodzi ludzie, dla których to jest, jeszcze raz to podkreślę, pierwsze tego rodzaju doświadczenie w życiu. I jest wreszcie kolejny sukces wydeptany w trakcie tych demonstracji, który dotyczy właśnie tych rzesz ludzi, którzy pojawili się na tego rodzaju protestach po raz pierwszy w życiu i wcześniej ich nie oglądaliśmy. Otóż dla wszystkich tych ludzi te wydarzenia, zwłaszcza z ostatniego piątku, z Warszawy i wszystkich innych miast w Polsce, bo te protesty wszędzie się odbywały i wszędzie były wyjątkowo liczne i masowe. Kilkaset tysięcy ludzi, którzy w końcu wzięli udział w sumie we wszystkich tych protestach, przeżyło formacyjne doświadczenie, które zostanie w nich już na zawsze. Ci ludzie nie tylko zobaczyli się nawzajem na tym proteście i policzyli się, jak to się często mówi, ale też uzgodnili własny etos i estetykę tego protestu. Ustalili język komunikacji. On dla ludzi podobnie starych jak ja może być nie do końca akceptowalny. Mam oczywiście na myśli te wulgaryzmy, które zrobiły tę zdumiewającą karierę, ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o te bardzo realne i bardzo konkretne wartości związane z ludzką godnością i wartością praw człowieka, które stoją za tymi protestami. I to przeświadczenie, że nie wolno żadnym politykom decydować ponad głowami obywateli, wbrew nim i za nich, o ich własnym życiu. To temu wszystkiemu, to gromkie wypierdalać, powiedzieli ludzie na ulicy. Powiedzieli to w imię wartości. I jest w tym taki bardzo charakterystyczny rys, który ja osobiście cenię sobie szczególnie. Otóż nie mam na to dowodów, co prawda, bo żadnych badań o tym nie zrobiono jeszcze w Polsce. Wiem to tak patrząc tym młodym ludziom w oczy i z niektórymi z nich próbując rozmawiać. Otóż ja jestem, nie wiem jak Państwu, ja jestem absolutnie przekonany, że ci młodzi ludzie nie zaakceptują żadnego politycznego dealu, na który ktokolwiek miałby ochotę, na przykład w polskim parlamencie. I to jest wszystko jedno, czy ten nowy jakiś kompromis, polityczny zaproponuje, nie wiem, Andrzej Duda czy Jarosław Gowin, który mówił o tym, że zakaz aborcji trzeba zniuansować. Czy zrobi to Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Borys Budka, czy w ogóle ktokolwiek. Wszystkim tym politykom
ci ludzie protestujący gniewnie na polskich ulicach powiedzą to samo wypierdalej, które powiedzieli już Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to jest kolejna z tych zdobyczy tego ruchu protestu, której już łatwo nam się odebrać nie da. Tym młodym ludziom chciałem powiedzieć tyle, że ta postawa, o ile jest rzeczywiście dla nich charakterystyczna, ta postawa, która mówi każdej politycznej władzy, że ona ma granice, których przekraczać nie wolno, ingerując w życie i wolności poszczególnych obywateli i podejmując decyzje ponad ich głowami. Że ta postawa ma w Polsce już dosyć długą tradycję i nie mówię tego jako człowiek stary, który chciałby się podzielić wspomnieniami z własnej przeszłości. Ta tradycja jest znacznie, znacznie dłuższa, ona ma kilkaset lat i da się datować co najmniej na artykuły henrykowskie, w których właśnie polscy obywatele, niektórzy, była wtedy szlachta, powiedzieli monarsze, gdzie są granice jego akceptowalnej przez nich władzy. Taką ideę republiki ja osobiście czułem na polskich ulicach, jako ducha tego protestu. I to mnie napawało bardzo, bardzo dużym optymizmem i entuzjazmem. No ale, żeby sobie trzeźwo zdać sprawę z tego, jakie są zadania i ograniczenia wynikające z miejsca i momentu, w którym się znajdujemy tu i teraz, w Polsce 2 listopada 2020 roku, to trzeba oczywiście spróbować zdefiniować problemy, które w tej sytuacji tkwią. Otóż według mnie najważniejszym jest coś, co można uznać za następstwo naszego własnego sukcesu, którego poniewoli padamy być może ofiarą z pewnego bardzo specyficznego, ale moim zdaniem bardzo ważnego punktu widzenia. Otóż ten protest, w którym uczestniczyliśmy w piątek, w ten Wielki Piątek 30 października 2020 roku, był w mojej pamięci największym tego rodzaju wydarzeniem, nie tylko w 5 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle w całej historii III RP. Był wydarzeniem ze wszechmiar doniosłym, którego doniosłość ja bym był skłonny porównywać do tego, co się stało w 80 roku w sierpniu, nawet bardziej niż do tego, co się stało w roku 89, kiedy udało nam się tę rewolucję niby wygrać. Mówię o skali tego protestu i o temperaturze społecznego zaangażowania, i o głębokości przemian świadomości, które w trakcie tego protestu następują, o których już trochę powiedziałem. Otóż to był bardzo wielki dzień. To był największy z dotychczasowych protestów. I z tego wynika, co trzeba sobie powiedzieć twardo, patrząc sobie twardo w oczy, że każdy następny taki protest w najbliższych dniach będzie siłą rzeczy słabszy. Będzie mniej liczebny przede wszystkim. I z tego wynikają bardzo poważne konsekwencje, gdy chodzi o takie zjawiska z kategorii dynamiki ruchów społecznych. Tu już powinniśmy wysilić pamięć. To nie jest duży wysiłek i przypomnieć sobie nasz entuzjazm z czasów, kiedy rosła lawinowo, co witaliśmy z entuzjazmem, liczebność tych wielkich demonstracji Komitetu Obrony Demokracji w początkach władzy PiS. Oczywiście swój entuzjazm i swoje nadzieje karmiliśmy właśnie tym, że liczebność tych demonstracji rosła. Te demonstracje organizowaliśmy krzycząc: obronimy demokrację, obalimy dyktaturę. I jak bardzo dobrze pamiętam, większość uczestniczących w tych demonstracjach ludzi naprawdę wierzyła, że to się stanie. Jak wiemy, przyszłość potoczyła się inaczej. Z tego punktu widzenia te wszystkie kolejne próby organizowania podobnych protestów, których funkcją było jedynie wyrażenie naszego własnego stanowiska. Było coś, jakbyśmy się uparli przekonać samych siebie, jak bardzo jesteśmy bezsilni. Bo niezależnie od tego, ilu nas na tę ulicę wylegało, władza i tak robiła swoje, kompletnie ignorując ten nasz gniew, tę naszą furię, ten nasz bardzo przecież stanowczo, choć w cenzuralnych słowach, wyrażany sprzeciw. Mówię to wszystko, mając nadzieję, że wiemy bardzo dobrze, że siła tych protestów, w których dzisiaj uczestniczymy, nie bierze się z wulgaryzmu, czy z radykalizmu takiego werbalnego, z tych wszystkich sformułowań, wypierdalać, jebać PiS i tak dalej. To jest w dalszym ciągu to samo,
raptem wyrażenie swoich własnych poglądów, które niekoniecznie musi przynieść skutek. Jeśli to oceniamy, co w tej kategorii osiągnęliśmy, to osiągnęliśmy już w zasadzie wszystko, co było do osiągnięcia. Osiągnęliśmy przekonanie o tym, że jest nas większość, bardzo dobrze potwierdzone wszystkimi możliwymi badaniami i sondażami. Osiągnęliśmy też wreszcie bardzo konkretne ukształtowanie tego etosu i estetyki tego protestu, a to są rzeczy fundamentalnie ważne, jeśli ten ruch protestu, ten buntowniczy ruch protestu ma rzeczywiście zmieniać rzeczywistość, a nie tylko kształtować jakiś niemrawy elektorat, który co najwyżej zagłosuje w najbliższych wyborach. To fundamentalnie ważne, ale to już zrobiliśmy. I kiedy myślimy o przyszłości, to musimy też wziąć pod uwagę coś, co nas czeka w najbliższych dniach. Już o tym mówiłem we wstępie, ale powtórzę. To jest ten wzrost pandemii, który w tym tygodniu już, w najbliższych dniach, może mieć dla nas wszystkich przełomowe znaczenie. Znaczy wtedy, kiedy po prostu zaczniemy się bać koronawirusa bardziej niż władzy, która próbuje nam odebrać nasze własne prawa. Kiedy zaczniemy tym strachem żyć, to wtedy ten protest całkiem po prostu straci na znaczeniu. Z tym się bardzo poważnie musimy zmierzyć i liczyć już dziś, jeśli mamy trzeźwo myśleć o przyszłości. Co w tej sytuacji można zrobić? Otóż w tej sytuacji trzeba poszukać innych form własnej aktywności i takiego języka tego protestu, który stworzy społeczne fakty dokonane, których nie da się już potem zignorować, tak jak nie da się nam odebrać tej wolności, którą sobie wydeptaliśmy na ulicach i który obciąży tę władzę kosztami jej rządzenia. Jak to zrobić? To jest to najważniejsze na dzisiaj pytanie. I próbując właśnie na to pytanie odpowiedzieć, jak w ogóle w tej sytuacji osiągnąć cokolwiek, to chcę się od razu zastrzec na początku, że po pierwsze nie znam takiej odpowiedzi, której byłbym pewien, ale po drugie, znów mówiąc o tym, mam pełną świadomość tego, kim jestem. Jestem mianowicie 60-letnim męskim starcem i nie mnie decydować o tym, jakie oblicze przybierze ten ruch kobiecego przecież, głównie protestu. Wydaje mi się jednak, że tym, co powinno zostać zrobione najpierw, to powinniśmy wziąć pod uwagę właśnie to, co nas czeka w związku z pandemią i zmierzyć się z tym, wyjść temu naprzeciw. Otóż to tworzy sytuację groźną oczywiście. Tak? Nikt nie chce, byśmy się stali ofiarą jakiegoś potwornego epidemiologicznego kryzysu, ani też dramatycznego kryzysu gospodarczego, ale możemy to wziąć pod uwagę i możemy spróbować nie przegrać z tego powodu, bo wyraźnie taki scenariusz rysuje się w głowach polityków władzy. Powinniśmy stwierdzić najpierw my, a nie oni, że ta wojna, którą toczymy w absurdalnej sprawie aborcji, absurdalnej o tyle, że została wyciągnięta w absurdalnym momencie, kiedy jawnie złe intencje przyświecały tej inicjatywie i to złe w podwójnym sensie, bo przecież nawet nie o to chodziło, żeby zwalczyć to domniemane zło, które w głowach mają w Polsce jacyś oszalali na ortodoksję skrajni fundamentaliści religijni. Przecież to nie o to chodziło. To chodziło o to, by pognębić nas wszystkich w obliczu tego pandemicznego zagrożenia, albo być może o to chodziło, by odwrócić naszą uwagę od tego zagrożenia. To jest cyniczna gra. To jest oczywiste. Tej wojny o aborcję i o wszystkie inne polityczne sprawy powinniśmy natychmiast w Polsce zaniechać po to, by zająć się tym, co jest realnym zagrożeniem, zagrożeniem zdrowia, życia i ekonomicznego bezpieczeństwa każdego z nas, niezależnie od tego, po której stronie polskiej wojny się dzisiaj znajdujemy. To jest komunikat zrozumiały, jak sądzę, dla wszystkich Polaków. Jeśli nie jest zrozumiały dziś, to tylko dlatego, że nie doceniamy skali tego zagrożenia pandemicznego, a już za parę dni docenimy je, obawiam się niestety, w całej pełni. Proponuję to wziąć pod uwagę już dziś. Moim zdaniem, i jeszcze raz zastrzegam, to jest moje bardzo osobiste zdanie, to nie jest żadną miarą opinia członków owej Rady Konsultacyjnej. Moim zdaniem tym, co powinniśmy zrobić dzisiaj, jest bardzo stanowczo wygłoszona propozycja zawieszenia broni. Właśnie taka, która podkreśla, że to jest w interesie obu stron tej polskiej wojny. Natychmiast powinniśmy przestać wojować o te rzeczy.
i postawić warunki tego zawieszenia broni. Jakie to są warunki? Otóż mamy dzisiaj bardzo unikalną okazję, żeby te warunki postawić twardo jako rzeczy zupełnie oczywiste i zrozumiałe również dla tej drugiej strony. I znów zastrzeżenie. Nie mam na myśli władzy pisowskiej. Do niej żadna argumentacja oczywiście nie dotrze i to i w ogóle nie jest w żadnym stopniu istotna. Mam na myśli oczywiście tych ludzi, którzy tę władzę w dalszym ciągu z jakichś mniej lub bardziej racjonalnych powodów próbują popierać. Jakie to są warunki? No są oczywiste. Skoro spór wybuchł o zakaz aborcji, to należy natychmiast zawiesić wykonanie tego zakazu aborcji. Jak to zrobić? No, tu opinie są różne, dosyć często spotykaną jest taka, żeby po prostu nie publikować treści tego oświadczenia pani magister Przyłębskiej. Ja na swoje szczęście nie jestem prawnikiem konstytucjonalistą, niech się inni na ten temat wypowiadają. Wydaje mi się jednak wszakże, że prostota tego rozwiązania powinna nam wszystkim zapalić czerwoną lampkę z tyłu głowy. Otóż niezależnie od tego, że oczywiście pani magister Przyłębska nie jest prawomocną prezeską Trybunału Konstytucyjnego i ów skład, który w swoim przekonaniu orzekał w konstytucyjnej sprawie związanej z aborcją, nie jest żadnym trybunałem. No to jednak powstaje pytanie, kto to ma stwierdzić i w jakim trybie. No jeśli to ma stwierdzić jakaś wola ludu, zwłaszcza taka wyrażana na ulicy, to powinniśmy chyba jednak jako praworządni obrońcy państwa prawnego zaprotestować. No, to jest wprost rozwiązanie, które swego czasu zastosowała pani premier Beata Szydło i raczej nie wypada nam, demokratom krytykującym Beatę Szydło wówczas, powtarzać tego jej manewru. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie? No tu znów wypadałoby zapytać ekspertów. Ja pytałem i trochę usłyszałem na ten temat, otóż i tak mi się też zresztą wydaje, że rozwiązanie jest w gruncie rzeczy dosyć oczywiste i bardzo proste. To znaczy, niezależnie od tego, jak oceniamy legalność tego, co zrobiła Przyłębska, niewątpliwie legalną i zgodną z konstytucją może być sejmowa ustawa, która stwierdza, że jakiekolwiek przepisy prawa wydane w sprawie zakazu aborcji nie mogą mieć sankcji karnych, nie mogą być, innymi słowy, po prostu wykonywane aż do czasu, w którym ustalimy prawidłowy i akceptowany przez wszystkich w demokratycznej procedurze ład prawny z tym związany. Po prostu nie ma mowy o penalizacji jakichkolwiek przypadków przerywania ciąży w Polsce. I to jest oczywisty punkt pierwszy. Zdejmujemy przedmiot politycznej wojny, która rozgorzała w Polsce na całego i która jest w pandemicznej sytuacji niebezpieczna dla wszystkich z nas, niezależnie od tego, kto w tej wojnie zwycięży. To powinno być jasne dla wszystkich. I istnieją oczywiście inne warunki tego politycznego rozejmu, które wszystkie razem wspólnie można nazwać moratorium na wszelkie zmiany polityczne i ustrojowe w Polsce, na wszelkie próby gmerania w ustroju Rzeczypospolitej i w katalogu obywatelskich praw, które nie powinny być naruszane. To powinno, może i powinno dotyczyć również no, aktywności tej instytucji, która się zwie Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i która, jak wiemy, nie jest sądem i powinna natychmiast zaniechać swojej działalności wymierzonej przeciwko takim sędziom, jak pan sędzia Igor Tuleja i o wiele więcej innych osób również objętych tymi pisowskimi represjami. Jest rzeczą oczywistą, że podstawowe gwarancje zawieszenia broni powinny obejmować też bezpieczeństwo tych ludzi, którzy do tej pory podejmowali te protesty. Znaczy, władze państwa powinny natychmiast odstąpić od wszelkich represyjnych procedur wymierzonych przeciwko nam, przeciwko tym ludziom. To jest zupełnie oczywisty warunek. Kolejnym zupełnie oczywistym warunkiem jest natychmiastowe odstąpienie od wszelkich inicjatyw legislacyjnych, tych podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość i każdą inną ze stron polskiej wojny, to jest oczywiste, które zmierzałyby do czego innego niż tylko do walki z pandemicznym zagrożeniem i do walki z bezpośrednimi ekonomicznymi następstwami tej kryzysowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Wynika z tego kolejny postulat i kolejny warunek zawieszenia polskiej wojny. Rząd w Polsce na dzisiaj, na dni, tygodnie i miesiące trwania tego zawieszenia broni, na czas walki z pandemią, powinien mieć wyłącznie techniczny charakter. Czy to powinien być rząd PiS, czy jakikolwiek inny rząd, to jest już dalsza sprawa. Zacząć powinniśmy od tego, by ten rząd miał techniczny charakter, i by ten jego charakter i mandat zaufania potwierdzała obecność w nim również tych, którzy dzisiaj reprezentują
opozycję demokratyczną, wszystko jedno, jak teraz definiowano. I myślę sobie, że z tym żądaniem bardzo poważnie powinniśmy wystąpić już dziś. Jak je wypowiedzieć wystarczająco głośno, by usłyszała to druga strona? Tu znów chcę podkreślić, że mówię raczej o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości niż o politykach tej partii. No jednym z instrumentów są orędzia Tomasza Grodzkiego, marszałka Sejmu, Senatu, przepraszam. On nie może, jak wiemy, wygłaszać w Telewizji Polskiej, gdzie wysłuchają go wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I myślę sobie, że to jest dziecinnie łatwa sytuacja dla Tomasza Grodzkiego. Powiedzieć to tak, by było to mocne i równocześnie w pełni zrozumiałe dla wyborców tej partii. Oni już dzisiaj wiedzą, że Kaczyński zwariował i brnie w wojnę, której nikt w Polsce nie chce. Wystarczy zadeklarować dobrą wolę w tej sprawie, tak by zrozumieli to ludzie po tamtej stronie polskiej wojny. To się da zrobić i to powinno zostać zrobione. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany. Jeśli za tego rodzaju inicjatywą nie mogą stanąć ze zrozumiałych powodów, bardzo zresztą wielorakich, polskie partie polityczne opozycji, to w zasadzie tym lepiej. Uważam, że ten obywatelski ruch protestu powinien, z przeproszeniem marszałka Grodzkiego i powagi jego urzędu, użyć marszałka Grodzkiego jako przekaziciela swojego postulatu. To moim zdaniem miałoby szansę zostać zrobione i miałoby szansę przynieść efekt. Jakimi jeszcze narzędziami, czy też instrumentami nacisku na te władze, takimi, które to zawieszenie broni oraz to coś, co jest postulatem naczelnym dzisiaj, ta dymisja polskiego rządu, ultimatywnie żądana przez nas do końca bieżącego roku. Jak zrobić, żeby to był postulat realny, za którym stoi jakaś rzeczywista siła? Otóż wydaje mi się, że nie tym protestem, który wyraża nasze zdanie, bo to już zostało zrobione. Wydaje mi się, że należy tutaj posłużyć się językiem społecznych faktów dokonanych. Jakie mogą być te fakty? No, otóż czym innym jest oczywiście sondaż opinii publicznej, a czym innym wola ludu wyrażona w jakimś rodzaju głosowania. No, jedną z form takiego głosowania może być obywatelski wniosek o skrócenie kadencji obecnego parlamentu. Ona ewidentnie powinna być skrócona, ponieważ ten parlament również, dzisiaj to wiemy i widzimy bardzo dobrze, nikogo w Polsce nie reprezentuje, nie odpowiada na żadne z realnie istniejących polskich problemów. To powinno zostać zrobione. Głos obywatele mogą wyrazić, zbierając w milionach podpisy pod odpowiednim obywatelskim wnioskiem. Ale myślę sobie, i mówiłem już o tym wiele razy, że inicjatywą wartą rozważenia jest również to obywatelskie referendum. Takie referendum, powiedziałbym, nielegalne, znaczy takie, które PiS oczywiście będzie musiał odrzucić. I co więcej, no mniej więcej wiemy z powodu sondaży, jaki mógłby być jego spodziewany wynik. Da się również zadbać o to, żeby to nie było referendum populistyczne, żeby ono nie przypominało Brexitu, a raczej to referendum, które się odbyło w Irlandii i które było bardzo poważną i dojrzałą decyzją irlandzkich obywateli, no właśnie dlatego, że poprzedziła je deliberacja panelu obywatelskiego i bardzo głęboka, długotrwała i gruntowna ogólnonarodowa debata. Znaczy, te wszystkie procesy można w Polsce zainicjować już dzisiaj. I można to zrobić również no, jawnie wbrew woli pisowskiej większości w obecnym parlamencie. Można próbować to referendum robić siłą faktów dokonanych. Tam, gdzie się da, wykorzystując do tego możliwości, którymi dysponują samorządy. Jeśli samorządy będą się bały przekroczenia swoich uprawnień, bo przekroczyłyby je, decydując w referendum o sprawach, które nie należą do ich kompetencji, to te kompetencje powinny sobie te samorządy wziąć. Jeśli nie chcą, powinniśmy my, ich wyborcy, ich do tego zmuszać presją społecznych postulatów. I wydaje mi się, że to doświadczenie, na które się usiłuje powoływać z tej okazji, no ono jest katalońskie, tak? Katalończycy w wyniku tego referendum, które przeprowadzili wbrew woli centralnego rządu i które centralny rząd uznał za nielegalne, oczywiście nie wywalczyli niepodległości Katalonii, ale powiedziałbym, że to jest jasne dla każdego, kto się tym wydarzeniom w Katalonii przyglądał. Oni tym referendum, tego jednego dnia, dla idei katalońskiej
niepodległości, czy też niezależności, zrobili więcej niż zdołała na przykład uczynić ETA ze swoimi zamachami terrorystycznymi. Przez wiele lat historii i realnego, wydawałoby się, oporu zdołała zrobić dla niepodległości Basków. Trudno mi sobie wyobrazić większy nacisk niż ten, który moglibyśmy w ten sposób spowodować. Co innego nam pozostaje w ulicznych demonstracjach? Moim zdaniem nic, chyba że zdecydujemy się, że celem tych demonstracji jest zdobycie tego lub innego ośrodka władzy. Póki się na to nie decydujemy, powinniśmy pracować nad stworzeniem własnej, alternatywnej władzy. Nic nie tworzy presji mocniejszej niż taka właśnie próba. Jestem o tym głęboko przekonany i za tym się od dłuższego czasu opowiadam. No i wreszcie ta recenzja Rady Konsultacyjnej, którą wczoraj powołano. Ja myślę sobie, że na wstępie można powiedzieć o takiej jednej rzeczy charakterystycznej. Otóż dzisiaj odbył się cały szereg konferencji prasowych. Władysław Kosiniak-Kamysz miał swoją, Borys Budka zdaje się miał swoją i tak dalej. Charakterystyczną cechą dzisiejszego dnia jest to, że właściwie nikt nie wie o tych konferencjach, nikt się nimi nie przejmuje. Nawet media relacjonują je, że tak powiem, oszczędnie i bardzo niedbale. Nie to się liczy. I ta krytykowana, jak wspomniałem na wstępie, inicjatywa Rady Konsultacyjnej budzi o wiele większe zaangażowanie, o wiele większe komentarze i o wiele więcej naszej uwagi wiąże. Jakby na tą krytykę próbować odpowiedzieć, no to wspomniałem o tym postulacie, na przykład, to jest najmniej ważny drobiazg, ale od niego zacznę, tym postulacie, o którym była mowa na wczorajszej konferencji prasowej, który dotyczył finansowania ochrony zdrowia. Otóż podobno oczywiście nierealne jest to roszczenie, oczywiście nie wiadomo skąd na to wziąć pieniądze i oczywiście ich na to nie ma, skoro do tej pory nie było. Otóż znaczy, ja się nie chcę wygłupiać, ja nie jestem ani specjalistą od ochrony zdrowia, ani ekonomistą. Ekspertów w obu tych sprawach trzeba byłoby zawołać. Zresztą eksperci od ochrony zdrowia akurat wypowiadali się na temat tego postulatu i oczywiście, że wypowiadali się dosyć pozytywnie. Bo o czym mowa? Znaczy, ja się trochę dziwię tej pewności, z którą komentatorzy orzekają, że na pewno nas na to nie stać. I wydaje mi się, że wiedzą, o czym mówią, ponieważ moim zdaniem nie wiedzą. Nie będąc ekspertem, ja na pewno wiem, że ta pewność krytyków jest absolutnie nieuzasadniona, bo o czym mówimy? Mówimy o awaryjnym, kryzysowym rozwiązaniu budżetowym na najbliższe miesiące, na rok budżetowy, na przykład 2021. A polska gospodarka, wszystkie jej sektory i wszystkie sektory państwa wymagają niewątpliwie bardzo drastycznych decyzji o interwencyjnym charakterze. Dzisiaj szpitalom brakuje pieniędzy na podstawowe bardzo zakupy interwencyjne. Jak wiemy, te braki budżetowe uniemożliwiały wielu szpitalom interwencyjne zakupy, na przykład sprzętu ochronnego dla medyków, absolutnie niezbędnego w walce z epidemią. No, jeżeli szpitale mają zaciągać kredyty na przykład, to stanie się to możliwe wtedy, kiedy uchwalimy interwencyjnie zwiększony budżet tych szpitali na rok następny. To takie jest znaczenie tych postulatów. Czy na to nie ma pieniędzy? Znaczy, być może jako trwałe rozwiązanie budżetowe, oczywiście nie jest to realne przy tym kształcie budżetu, z którym mamy do czynienia. Obecne na ten temat się w ogóle nawet nie próbuję wypowiadać. Wiem w każdym razie tyle, że podobne komentarze na temat nierealności pisowskiego projektu 500+ słyszeliśmy jeszcze w tej kampanii wyborczej z roku 2015. To był również śmieszny i niepoważny eksperyment, zdaniem większości komentatorów. Budżet miał się od tego wszystkiego oczywiście zawalić. Jak wiemy, nic takiego się nie stało. I proponuję mieć te lekcje w pamięci, kiedy się wyśmiewamy z tego naiwnego postulatu. Ten postulat jednak został, jak to komentowała Marta Lempart, powołując tę Radę Konsultacyjną i informując o tym opinię publiczną wielokrotnie, ten postulat został całkiem po prostu przeczytany z transparentów obecnych na tych demonstracjach, które się odbywały. I teraz ta Rada Konsultacyjna, którą powołano wczoraj, ma w stosunku do tych postulatów właśnie takie zadanie. Ma je zebrać, ma je jakoś usystematyzować i ma następnie uruchomić całe osiągalne dzisiaj eksperckie zaplecze, by orzec, które z nich są realne, a które nie są,
i jeśli są realne, to w jaki sposób. Ta Rada Konsultacyjna ma wspomóc ludzi protestujących na ulicach własną ekspercką wiedzą, własnym doświadczeniem i własną ciężką pracą. Ta Rada Konsultacyjna, jak to bardzo wyraźnie oświadczono, powołując to ciało, nie jest czymś, co kształtuje program ruchu protestu, bo ten program ruchu protestu już istnieje. Jego postulaty zostały w dziarskich, nie zawsze cenzuralnych słowach, bardzo jasno wyrażone. I ta Rada Konsultacyjna składa się z ludzi, którzy no, są gotowi zrobić wszystko, by ten ruch protestu wspomóc. Taka i tylko taka jest jego funkcja. I tym komentarzom, które usłyszałem dzisiaj, które wyrażają to rozczarowanie, towarzyszy taki bardzo charakterystyczny rys. Mianowicie oczekiwaliśmy tej Rady Konsultacyjnej i to jest dosyć zrozumiałe. Jakbyśmy w niej widzieli jakiś rząd tymczasowy, który przedstawi nam wszystkim receptę, jak odebrać władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, no i przekazać ją właśnie temu tymczasowemu rządowi. No to jest wiara z kategorii tej naiwnej bardzo wiary w zbawcę rycerza, który pojawi się z niebios pewnie na białym koniu i wybawi nam kraj bez naszego zaangażowania. Znaczy, jeśli oczekiwaliśmy rządu tymczasowego, no to właśnie nam oświadczono, powołując tę Radę Konsultacyjną i zrobiła to Marta Lempart, że ani ogólnopolski strajk kobiet, ani tym bardziej powołana przezeń Rada Konsultacyjna nie uzurpuje sobie społecznego mandatu zaufania. Społeczny mandat zaufania, owszem, da się zdobyć, stając na dachu ciężarówki, łapiąc megafon i wykrzykując hasła podżegające ludzi do protestu w słusznej sprawie. I kobiety z ogólnopolskiego strajku kobiet zrobiły to nader skutecznie w ostatnich dniach. Ale te same kobiety z ogólnopolskiego strajku kobiet powiedziały nie, to nam nie daje prawa uznawania się za reprezentantki narodu. Jeśli ma zostać uruchomiona alternatywa dla obecnej władzy PiS, no to ona musi zostać uruchomiona w demokratycznym procesie. Tyle powiedziały aktywistki ogólnopolskiego strajku kobiet i tyle powiedzieli w tej sprawie uczestnicy tej powołanej wczoraj Rady Konsultacyjnej. Ja dodam od siebie coś, co nie zostało wypowiedziane przez ten zespół i co dodaję wyłącznie we własnym imieniu. Jeszcze raz zastrzegam się, wiedząc, że jestem 60-letnim starcem płci męskiej i być może z tego powodu nie powinienem się w ogóle w tej sprawie odzywać. Znaczy, mnie się wydaje, że ten postulat, ta refleksja dotycząca tego, że jeśli ktoś w imieniu ruchu protestu i w imieniu narodu ma negocjować warunki kapitulacji obecnej władzy, to ten ktoś musi mieć demokratyczny mandat. Otóż z tego założenia wynikać powinna moim zdaniem koncentracja na tej właśnie pracy, której podjęcie proponowałem od zaraz. Tak? Nad tworzeniem takich struktur, które formułując społeczne postulaty potwierdzą ich legitymację społeczną. Potwierdzą podpisami ludzi domagających się skrócenia kadencji parlamentu, albo żądających referendum w sprawie aborcji, albo wręcz uczestniczących w głosowaniu w sprawie aborcji. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie podpisy polskich obywateli, twardo złożone na twardym, realnym papierze, potwierdzą mandat przedstawicieli ruchu protestu. To się tylko w ten sposób może stać, w żaden inny nie może, chyba że marzy nam się rewolucja w stylu bolszewickim. Mnie się na przykład nie marzy i nie wierzę, żeby marzyła się w Polsce komukolwiek. Jest mnóstwo pracy przed nami i mamy przed sobą moment unikalny w historii Polski. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat na przykład rządu pisowskiej większości był taki moment, w którym da się poważnie myśleć o negocjacjach z tą władzą zmierzających do określenia warunków jej kapitulacji, to ten moment nastąpił właśnie dzisiaj. Nastąpił siłą protestu polskich kobiet. Nastąpił w wyniku walki polskich kobiet, nie mojej. Kobiet, nie spieprzmy tego.